Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tutaj jest właściwie oryginalny, proszę Panią i Państwa, no oczywiście troszeczkę przeze mnie już tu musiał być naprawiany, ulc nozowy z okresu, jak one, proszę Państwa, powstawały, czyli jak ksiądz Dzierżoń go wymyślił, natomiast nowocześnie miał to niejaki Lubieniecki. To są wylotki, one są tu oryginalnie robione, dzielone na dwie części, tak jak to robili, powinno być robione. I Pani Madziu, może teraz Pani przejdzie z tej strony i dalej to będę mówił. To jest ulc czteropoziomowy. On był rozbierany, aczkolwiek bardzo rzadko to robiono. Ale można było to każdą tą część na zimę. Ponieważ technika tutaj była stosowana miodowo, ulc służył do zasiedlania na wiosnę. Jesienią był opróżniany tutaj górą z pszczół i całość ula była wycinana, do beczki szła na miód hurtowy. Podejdźmy może szybciutko, żeby nie przedłużać, jak to działało. Proszę Państwa, to była snoza, dokładny wymiar snozy był taki, to było cal i półtora cala odległość między takimi listoweczkami, tu do środka może, jak to wygląda. I tu są, proszę Państwa, takie były rowki i układało się, proszę Państwa, te snozy tutaj właśnie tak, jak teraz współcześnie układa się ramki. Przy czym, tutaj pokażę, nie stosowało się tych ramek 12-calowych, tylko to były tak zwane, to nie były ramki. To były same snozy. To pszczelarz mógł to wyciągnąć delikatnie do góry na takiej snozie. Ten plaster wisiał tutaj bez żadnego podparcia. Dlatego, proszę Państwa, to były takie, no to już jest trochę bardziej współczesne, 6-calowe, taki mniej więcej tyle plastra wisiało na tej snozie i 4 takie poziomy dawało zapewnienie tego ula. I teraz tutaj, układając te snozy, w ten sposób się to układało, robiło się te poszczególne poziomy do góry. Natomiast tu, na samej górze, proszę Państwa, ja tu już zastosuję w tym ulu, że tak powiem, te rameczki. Układało się już tu, proszę Państwa, to delikatnie takie rameczki. Znaczy też snozy. W tej samej odległości. Wszystko to już musiało być calowe. Tu już nie robiono przerwy. Natomiast zrobimy to tak, żeby to szybciej pokazać. Wypełniając tą przestrzeń tymi rameczkami, bardzo ważna rzecz, on zalecał, między powałką a tymi rameczkami, tam powinno być chyba pół cala i dopiero, proszę Państwa, powałka. W każdym razie działało to tak. Wiosną wsypywano tu pszczoły z matką. Zamykano. No oczywiście tam w momencie rojenia i tej opieki można było w ciągu lata, proszę Państwa, coś tu zajrzeć, delikatnie wyciągnąć, wsadzić, zmienić. Natomiast jesienią było to otwierane. Pszczoły były, proszę Państwa, wywabiane tutaj tą metodą bartną, czyli ta matka tutaj te plastry opuszczała, wychodziły do góry. Pszczelarz zabierał pszczoły i całość wycinał do beczki, ulszedł do zimowania. Na wiosnę zasiedlał to, powiedzmy, jakimś odkładem czy inną rójką i znowu do jesieni raz w roku tutaj był ten miód brany, dlatego to był bardzo dobry, proszę Państwa, jeszcze w tych ulach miód. Dostęp łatwy nie był, każdy nie mógł tutaj sobie w tym pogrzebać.